Fabuła gry planszowej Źródło oparta została na historii Sieradza. W grze pojawiają się postaci znanych Sieradzan, poety i kompozytora Cypriana Bazylika, astronoma Arego Sternfelda oraz światowej sławy fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Są tu także odniesienia do wydarzeń i miejsc charakterystycznych dla naszego miasta. Gra łączy historię z fantastyką. W to wplecione są elementy grozy. Powstawała przez 9 miesięcy. Jak mówi jeden ze współautorów gry, Piotr Idziak, celem było uzyskanie klimatu mrocznego i tajemniczego miasta, w którym jedni gracze wcielają się w rolę poszukiwaczy tajemnic, drudzy natomiast w duchy znanych Sieradzan. Po prezentacji gry w Centrum Informacji Kulturalnej odbyły się rozgrywki pomiędzy młodzieżą z Gimnazjum nr 1 oraz Stowarzyszeniem Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki Topory z Rawy Mazowieckiej. Gra planszowa to kolejny pomysł na promocję Sieradza. To jest bardzo dobry pomysł na promocję miasta, bo z kilku powodów. Bo jest niskobudżetowy w porównaniu z kampanią promocyjną, która miałaby odnieść jakikolwiek efekt, to są koszty wielokrotnie mniejsze. Po drugie jest oryginalna, po drugie obecność miast w tak zaawansowanych grach planszowych jak ta jest w zasadzie minimalna. Inne miasta próbowały to robić, ale w zasadzie z dosyć słabym skutkiem. Myślę, powiem skromnie, że Sieradzowi to się z naszą skromną pomocą udało. I być może w przyszłości miasto, jeżeli gra byłaby odpowiednio rozpromowana, cieszyłaby się dużą popularnością i spowodowałaby większe zainteresowanie się Sieradzem, tak na odległość, to być może w przyszłości spowodowałaby również zwiększenie tutaj liczby osób, które przyjechałyby do Sieradza po to, żeby odwiedzić te miejsca w rzeczywistości. W Źródło może zagrać od 3 do 6 graczy. Na grę trzeba poświęcić od 60 do nawet 160 minut. Próbowałem grać, próbowałem, zatrzymałem się, może nie w tym momencie zacząłem grać, tak na luźno. Okazało się, że gra ma trudną instrukcję. To dobrze, że zresztą, że tak stwierdziłem i że poddałem to w wątpliwości, bo w tej chwili ją uprościliśmy. Gra jest dobra, gra jest bardzo rozbudowana, bardzo nowoczesna, mimo to, że planszowa. Jednocześnie pokazuje miasto, ale sprawia wielką radość, zaciekawia, co jest bardzo ważne. W tych czasach, kiedy mamy nowoczesne nośniki informacji, strasznie trudno zaciekawić. Ja grałem w dużo prostsze gry planszowe, rodzinne gry planszowe i twierdzę, że ona może na pewno być taką grą rodzinną. Taką grą rodzinną, która rzeczywiście może spowodować wciągnięcie do gry 3-5 osób, czy nawet więcej po jednej ze stron oczywiście, bo to jest gra zespołowa. Mam nadzieję, że to wykorzystamy i to jest jedna z lepszych form promocji miasta, która może się okazać strzałem w dziesiątkę. Oprócz prezentacji gry w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na sieradzkim rynku pojawiły się atrakcje głównie dla najmłodszych.